Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg: oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam będę je układał na legowisku, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg, oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły. Oto słowo Boże. Porannym pasterzom nie brak mi niczego. Pan z moim pasterzem niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wodę, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach. Przez glony na swoją chwałę. Stud dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy, jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam syn zostanie poddany temu, który synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Oto słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, błogosławiony Jego Królestwo, które nadchodzi. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem w więzieniu, chory, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim? Kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na karę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Co roku w uroczystość Chrystusa Króla jest odczytywana ta Ewangelia. Ewangelia, która pokazuje, że w Królestwie Niebieskim obowiązuje naczelna zasada, a ta zasada brzmi: miłość. Wielu z nas musi się tego uczyć. I chociaż to, co Jezus powiedział, Królestwo Boże jest pośród nas, to jeszcze wielu z nas musi tego prawa Królestwa Niebieskiego się uczyć. Uczyć się miłować Boga z całego serca i z całych sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Bo sprawdzianem prawdziwej miłości Boga jest miłość bliźniego. I chociaż ona jest druga w kolejności, to jednak czynienie miłości wobec bliźniego jest sprawdzianem naszej miłości wobec Boga. Na pewno szokują nas słowa dzisiejszej Ewangelii,
że jednak będzie podział na ludzi dobrych i złych, że będzie podział na tych, którzy pójdą do nieba i na tych, którzy pójdą do piekła. Taki podział będzie, ale Jezus nie chce, byśmy my czynili podziały, bo czynić podziały to nie jest miłość. Dlatego my nie powinniśmy ani sądzić, ani dzielić. Jeżeli chcemy, to możemy tylko dobrze radzić, błogosławić, współczuć. Możemy się modlić za swoich nieprzyjaciół i tych, którzy nas nienawidzą i którzy nas uciskają i są dla nas bezlitośni, którzy nie okazują żadnej miłości i życzliwości. Dlaczego? Nie wiemy. Bóg wie. Dlatego na wzór wielkich świętych nie oceniajmy bliźnich. Nie sądźmy ich, bo sąd nie do nas należy. To Bóg będzie sądził. I ci, którzy myślą, że piekła nie ma, te dzisiejsze słowa powinny zapaść w sercu. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. I pójdą ci na karę wieczną. Czyli kara, która nigdy się nie skończy. A tamci do życia wiecznego. Do życia, które też się już nigdy nie skończy. Bo to jest życie wieczne. Zostawmy tych, którzy pójdą do piekła, bo niekiedy na to nie mamy żadnego wpływu, nawet dobrym przykładem i miłością. Bóg też to widzi. My zajmijmy się przede wszystkim tym, aby On królował w naszym życiu, by Jego życie było w nas widoczne, w naszych słowach, uczynkach, byśmy żyli jak królewicze i królewny, bo przecież jeden jest król, a jego dzieci są królewskie. Dlatego niech nasze życie opiera się na miłości. Miłujmy się wzajemnie, przebaczajmy, błogosławmy. Niech to inni jeszcze bardziej z nami mają dobrze. Bądźmy tymi, którzy na wzór Chrystusa, który mówił, że nie przyszedł, aby mu służono, aby służyć, też służmy bliźnim. Nie oczekujmy nagrody, pochwały. Bądźmy sługami bliźnich naszych, podobnie jak Chrystus. I wpatrujmy się w krzyż, który jest tronem Króla, naszego Króla, Jezusa Chrystusa. Bo jest to krzyż zwycięstwa. Bo On na to przyszedł na świat, po to się narodzić, aby umrzeć za nasze grzechy. Nie ma nikogo na świecie takiego, który by oddał za nas życie, byśmy mogli żyć na wieczność. Król nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. Jeszcze chwila parafialnych wiadomości w imieniu sióstr Albertynek oraz bezdomnych, którym posługują. Dziękuję wszystkim, którzy podzielili się darami i sercem. Samochód był wypakowany po dach. Bardzo ładne i dobre rzeczy. Siostry cieszyły się z wszystkiego, a najbardziej, jak przekazano nam, cieszyły się z kocy i śpiworów. Jeszcze kilka znaleźliśmy i dowieźliśmy później. Za wszelkie dobro serdeczne podziękowanie. Na Caritas zebraliśmy w zeszłym tygodniu 720 zł i 50 groszy. Ksiądz Roman spowiada codziennie godzinę przed Eucharystią. Eucharystia nowennowa, wspólna w środę o 18:00. Adoracja Pana Jezusa jak w każdy piątek od godziny 17:00. Rodziców dzieci pierwszokomunijnych, którzy nie dokonali jeszcze zakupów, zapraszamy w najbliższą sobotę 28 listopada
do sali ośrodka rekolekcyjnego, żeby nie przychodzić na jedną godzinę i nie tworzyć jakiejś dużej grupy osób. Ta sprzedaż różańcy, medalików, książeczek, świec, a także zamówienie alby będzie można tego dokonać od godziny 17 do 18 przez godzinę. Za tydzień w pierwszą niedzielę Adwentu zachęcamy do przyniesienia wieńca adwentowego, tego, który zostanie postawiony na rodzinnym stole, a za tydzień zapłonie pierwsza świeca i który to zostanie poświęcony pod koniec każdej Eucharystii. Zostaną także poświęcone opłatki, które będzie można nabyć przez cały Adwent. W przyszłą niedzielę podczas Eucharystii o 12:30 modlić się będziemy za dzieci urodzone w listopadzie. Prosimy o podawanie w zakrystii imion dzieci wraz z dniem urodzin. Biuro parafialne w najbliższym tygodniu jest zamknięte. Jakieś pilne sprawy proszę załatwiać po mszy świętej. Przedstawicieli do 5 osób Caritas naszej parafii zapraszam na spotkanie w następny wtorek, czyli nie w ten najbliższy, tylko od tego za tydzień, 1 grudnia po mszy świętej wieczornej na probostwo. Nasz szafarz, pan Kazimierz, wydał kolejny tomik swoich wierszy. Można go nabyć przy wyjściu z kościoła. Ofiara złożona przy tej okazji będzie przekazana siostrom Elżbietankom i Albertynkom, które opiekują się w Poznaniu bezdomnymi. Taka uprzejma prośba. Na tych stolikach są dwa koszyki. Jeden do gazet, polecam tutaj przewodnik i gościa, a druga właśnie z tymi tomikami wierszy, jeśli chcemy złożyć ofiarę na potrzebujących, bezdomnych, to proszę wrzucić do tego koszyczka z wierszami. Co do życia w czerwonej strefie naszej parafii, to wszystkie zasady już znamy. Bardzo dziękuję za wcześniejszą rezerwację internetową miejsc w kościele. Dziękujemy za wszelką życzliwość oraz wsparcie, także materialne, za ofiary podczas Eucharystii, do skrzynki przy ambonie, przelewy na konto parafialne, także za żywność, którą otrzymujemy. I w tym tygodniu otrzymaliśmy dwa baloty siana, jeden balot słomy dla naszych osiołków, za co także składam serdeczne podziękowanie. Zmarła nasza parafianka, świętej pamięci Katarzyna Konieczna z Konarzewa, różaniec w najbliższą środę o 10:30 w kościele parafialnym w Konarzewie. Msza święta o godzinie 11:00, a po niej pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Konarzewie. Powstańmy i polećmy ją miłosiernemu Bogu. Dobry Jezu, a nasz Panie. Wieczne spoczywanie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.